Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Carrion. Carrion, jak to chce, niech sobie go nazywa. Teraz mam tu jeszcze jeden element do odkrycia. Jakiś czas już tu coś jest. Tam się nie przybiło. O, nie, tego właściwie zobacz. No, w sumie. Aha, zapomniałem, jak to się robiło. A czterek, to są strzela przez... Trochę to jest chaotyczne, powiem szczerze. A gościu strzelał do mnie przez... Przez ścianę? Niby masz tą władzę, że wpadasz, łapiesz, rzucasz, miotasz. A i tak potrafił zabić, no. Tu nie przejdę, bo tutaj są strzałki. Tu już odkryłem. Zostaje nam jeszcze jedno do odkrycia. Trzeba mniej więcej zyskać biomasę. To tutaj już byłem. Brak mapy, nie wiem, czy już to mówiłem, brak mapy może być dość dużym problemem. No chyba, że muszę tamtych facetów, którzy mnie rozwalili, chyba, że tu, nie, tu nie. Cię nie przejdę. Zostaje nam tutaj miejsce. Tam do góry jest, są ci faceci. Tutaj jest zapiszka, zyskaj biomasę. No i dobra. I tu. Tu jest przejście, ale... Co mi to daje? Aha, że mogę się przed nimi schować. Może to tak trzeba zrobić. No, otwieram. On nie wie, o co chodzi. Chyba, że zamknę. Nie mogę zamknąć. Jakbym tu jakoś strzelił w ten sposób. O, 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 wiesz. Tak, ucieczka, ucieczka. Bo przez ścianę nie powinien strzelać. Prawie. Ale czy to na tym polega, że mam to tak przebiec? Czy to jest jakiś rodzaj bossa? Oj, będę się tu chyba męczył z tą gałką. To jest tak, że muszę na przykład jakoś tak obejść. No dobra, zaskoczyłem go. Ściągnąłem, zjadłem. Prawie. Żeby czasem nie odżył. Właściwie przemieliłem go w ustach. Do tego trzeba zaskoczyć. No nie tak, nie tak. Zaskoczyłem go.
gdzie tam? No dobra. Jakoś tam go przytrawię. No i czemu nie odzyskam więcej życia? Może ci są mało pożywni. Ale dobra, to chyba było warte grzechu, bo tutaj jest już pojemnik, który ja go zbujam. Dobra, jedno to to. Nam się otworzą na pewno drzwi. Przejście do kolejnej lokacji. To łapanie jest, powiem szczerze, trochę ciężkie. Nowe DNA. Xiforea. Uszkadza kratki wentylacyjne i drewniane barykady. Szatkuje przeciwników. Przytrzymaj R1. To są teraz te właśnie, właśnie. Takie, których trochę na swojej drodze miałem. Być może mogłem tutaj jeszcze jakieś rzeczy odkryć dzięki tej nowej zdolności, ale stwarza pustkowie. Ja tu czasami nie byłem. Teraz tutaj będą jakieś skróty. A mam więcej życia. Nie zauważyłem tego. Prawie mnie zabili. No. A jak jest szatkowanie? To jest szatkowanie? No, gdzie jest moja zdolność, którą miałem? Aha, chyba teraz jest tak, że muszę odzyskać do tego żółtego pola jakby życie, żeby móc szatkować. Są jeszcze jakieś zwłoki? Nie ma. Oj. Może i porusza się sprawnie, ale to łapanie przeciwników może poirytować człowieka. Jeszcze nie mogę teraz otworzyć tu kratki, bo właśnie. Ten to jest jakiś niezdrowy. Nie wiem, na razie szczerze jestem zniechęcony. O, ci na szczęście nie mają żadnych broni. To mogę ich spokojnie zjeść. O, i teraz wchodzimy właśnie. Czyli mam więcej, jakby jestem większy ogólnie. Pełna moc. Pełna moc, ale nie zmienia to faktu, że jest trochę trudno. No i mam nadzieję, że jak rozwalę to, to już będzie rozwalone, a nie, że będę musiał znowu nabić sobie mocy.
Okej. No to wystarczy, że postrzelają, ale jaki jestem wielki. Tam była... Tam była... Kopalnia uranu. No teraz jest parę takich ścieżek, które mogę właśnie w ten sposób przejść, rozwalić. Tylko, że to powoduje też, że... Chodzisz, błądzisz. Na przykład trzeba tutaj wejść. Przebite śluzy 50%. To też pewnie o czymś świadczy. Ale że brak mapy. O, teraz mogę to rozwiązać. Czyli tędy pójdziemy. No. Jest jakiś progres. Co mi to dało? Zapisz grę, odzyskaj biomasę. No dobra, zapiszmy grę, odzyskajmy biomasę. A, to mogę przebić. Więc znowu mamy progres. To mogę przebić, to mogę. Wylewisko odpadów niebezpiecznych. Czy tu jest na przykład jakiś... Chciało się jakiś sekret mieć, ale nie tędy droga. Dobra, skoro... A, wciśnij się, tu jest jeszcze. No, tu mamy przejście. Dobra, wciskamy się. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Tak. To takie mam pytanie. Po co? Po co tu wchodziłem? Chcę się najeść. Tu do góry jest przejście. Trzeba na te strzałki zwracać uwagę. Aha, dobra, tam było. Złóż biomasę. A to złóżmy biomasę. Tu się pewnie otworzy teraz jakiś... Co? Złóż biomasę. Nie, nie złóż biomasę. No i fajnie, całą biomasę złożyłem. Jakbym chciał to wziąć? Okej, nie wiem o co chodzi, złóżmy masę, ale tu mogę zrobić tak. No patrz, a jak jestem taki, to nie mogę strzelić w to? Aha, dobra, to jest taka zagadka. Złóżbym biomasę, jak masz złożoną biomasę, to idziesz tu i robisz tak. O kurczę, taka sytuacja się porobiła, no dobra. Teraz jakbym chciał z tej biomasy... Wciśnij się, ale ja bym chciał tamtą biomasę odzyskać. Dobra, R2 to niby odzyskałem biomasę. Teraz tu się wciskamy. Przechodzimy tu. No taka zagadka, no. Rozsiej biomasę. To nam otworzy przejście. No fajnie, przejście, tylko nie wiem gdzie to jest. Mapa za bardzo mi tu nie pomoże. Mam nadzieję, że jak wyjdę tu, to będę... przy tym wyjściu.
Czemu ten jeszcze do mnie nie strzela? Patrz, patrz, ci tymi tarczami to jest masakra. O, złóż biomasę, żeby ich łapać, ale mam życia, o Jezus, na strzała jednak. No, w ten sposób. Czyli go tylko obalam właściwie. Te drzwi bym tutaj rozwalił. Dobra, panowie i panie. Postrzelałem z karabinu. Nie, no nie, no nie, no myślałem, że zginie chłopak. Naprawdę trzeba się zastanowić nad tą grą. Po prostu... Ciężko się steruje, jakiś taki jest trochę chaos w tym sterowaniu. Tu mogę przyjść, tam mogłem się wcisnąć, a tu mamy te drzwi, kurczę. Dobra, na razie pójdę tędy, bo tam... A, mogłem się wcisnąć. Na szczęście to wszystko jest otwarte, więc... Tutaj jest safe, więc to jest niedaleko, ale... To sterowanie tą gałką jest trochę toporne, powiem szczerze. Zobaczymy, gdzie ja tu wyjdę. No, tutaj chyba warto, bo tu jest jakaś chyba nowa zdolność. Wciśnij się. Tak. Pozwala namierzać jadalne zwłoki. Wchłonięte nowe DNA. Okej, czyli są jadalne zwłoki i niejadalne zwłoki. No i całkiem możliwe, że mogłem to minąć. A teraz mam pójść tutaj do tych drzwi na pewno. Znowu jakieś trofeum, denaturat. Nie ma poziomu trudności. Idę sobie na tym takim typowym, normalnym. Zresztą nie ma tutaj trudny, łatwy, nic tutaj jakoś specjalnie nie jest podzielone. Jadalne zwłoki. Tam są gdzieś jadalne zwłoki. Ale dobra. I teraz tu coś mogę rozwalić, tylko pytanie po co? Tu przejść? To ja to jeszcze jestem za słaby, żeby to rozwalić. No ale mam drogę tutaj. Tu mogę pewnie biomasę złożyć. Po co? No dobra, po coś ta biomasa jest do złożenia. O właśnie. Wyłączyłem prąd. A jeżeli wyłączyłem, to mogę teraz znowu iść po biomasę. A, okej, tak to działa. Co? Ach. Gałką jak łapiesz tą skrzynię, to trochę ona za daleko leci. Nie masz takiej pełnej kontroli. To powinni jakoś... Może bardziej to jest to dostosowane do komputera niż do konsoli. Dlatego jest taki problemik. Tu mamy otwarte, tu mamy otwarte. A tu mamy co? Idę tam na górę, ale tędy się wychodzi, więc tu jest wyjście, tu jest wciśnij się, tu jest przejść, więc sprawdzę, co tu jest. Tu jest moja biomasa, ale co mi da moja biomasa? A dobra, zjem jakiegoś tam po drodze może. Strasznie pływa też ten nasz potwór, jak się poruszamy. A tu znowu jakaś historia.
z życia. Nie no, trochę się dzieje w sumie w takim odcinku. Zdobyliśmy dwie. Dobra, i co? Idziemy. Gdzieś tu się biegało. L2 się biegało, dobra. Tu raczej żadnej filozofii nie będzie, po prostu mamy iść jak nas prowadzą. Zbadaj. Czyż na śmierci masywny uraz głowy, tak tam było napisane? Masywny uraz głowy, no jeszcze nie słyszałem takiego określenia. A tu ogólnie mamy zejść na dół. Tutaj chyba żadnej filozofii nie ma, ani zagadek, ani... Zresztą nie mamy żadnej opcji walki. Przynajmniej do tej pory nie mieliśmy. Więc po prostu idź do momentu, aż... O, coś tam było, zbadaj. A, trudno. Już teraz nie wejdę na górę, więc... Idę tędy. Jest zamknięte, więc schodzimy na dół. Cyk, cyk, a już tam zgubiłem tamtych trzech, co byli dwóch ze mną. Co to? Podnieś trzon dźwignię. Jest jakaś zagadka. No, zbadaj. Szczątki jakieś zwapniałe. No i dobrze, że w ten sposób. Tylko teraz gdzie tą dźwignię mam dać? W tą stronę czy w tą? O, są moi kumple. Tu jest pewnie dźwignia. Badaj, ani drgnął. Tu mój dron. Zamontuj trzon dźwigni, przesuń, przejdź. Tutaj się otworzą drzwi zapewne. A teraz ciągniemy łańcuch. A taka zagadka. To chyba jest taka... Pobierz próbki. Znowu trofeum, organizm doskonały. Często się trofea zdobywa. Chyba czwarte trofeum w tym filmie. No i już wiemy, że mamy iść tam na dół. Bezdroża mokradła. Teoretycznie mógłbym iść po tą swoją biomasę, ale liczę na to, że gdzieś zaraz tu będzie. Co jest biomasa? To co jest na górze? Tam mogę pójść. Tego gościa mogę załatwić teoretycznie, czy nie? Nie mogę, bo nie mam tego. A jakie są tu teraz? A tu mogę to rozwalić. Co tu się stanęło? Aha, wyszedłem przez tą dziurę, dobra. To jeszcze raz spróbuję tutaj pójść. Tędy, a tym razem pójdziemy tutaj. Zwłoki do pożarcia. Cyk, dźwignia. Gdzie te zwłoki do pożarcia? Dobra, są. Tu są jeszcze zwłoki do pożarcia. No może z czasem jakoś to się... Na przykład brakuje mi teraz, ja i tu można się wcisnąć, i tu można się wcisnąć. Dobra, wciskam się tu. Brakuje mi jednej kropki, żebym mógł kości pożerać. No właśnie ją zdobyłem. Kolejny do pożarcia, więc to specjalnie tu zrobili, gdyby ktoś właśnie nie miał... Był za mało tej biomasy, bo teraz można to rozwalić. Tu się można wcisnąć, tu się można wcisnąć. Tu pewnie też są ludzie do pożarcia właśnie. Żeby się naładować odpowiednio. Tutaj jakieś... Nie ma żadnych komunikatów. Więc wciskamy się tu. Ha,
Okej, to nie jest wciśnij, tylko czy wciśnij. Wydawało mi się, że było wciśnij, ale to jest tak jakby... Nie, no już jest inne. Inna lokalizacja, ogrody botaniczne. No trochę się tu dzieje. Niby tak pomyślałem sobie, będę tu błądził. Ale póki co... No, idziesz. Powiedziałem to może w złym momencie. To jest prąd. Tutaj są w tą stronę strzałki. Chyba muszę zostawić tutaj gdzieś moją biomasę. No, cóż, zadziałało. I znowu mamy takie przejście. Mamy znowu takie kółko, gdzie musimy te trzy jakby lokalizacje znaleźć, żeby to otworzyć, a ja muszę iść tędy. Znowu biomasa do zostawienia. Tylko po co? Taka sytuacja. Ja nawet nie wiem, czy bym tam akurat wszedł. Okej. No dobra, to pójdźmy tutaj. Bo tu były drzwi otwarte. Czy to był ten starczą? No chyba tak. Te są zwłoki nie do jedzenia, więc dlatego tak nic tu mi się nie naładowało. A wiem, że mogę być jeszcze silniejszy. No właśnie. Powiedział i zginął. Na dół, na dół, na dół. Nie, nie mam przejścia. A, zginąłem. Wow. Grubo. No dobra, no ale to nie może tak być, że teraz wszystko przejdę od razu. Startujemy stąd, więc tutaj skończę odcinek. Tu mi się fajnie tak lekko gałką porusza, ale to łapanie, bo tą gałką lecisz za daleko, to ci spada i... No nie wiem, może narzekam, ale... O, muszę teraz to nowa wszystko zrobić, kurczę. No dobra, także widzimy się w kolejnym odcinku i spróbuję dalej tutaj podążyć tym makaronem. Do zobaczenia, do usłyszenia.